Drodzy bracia, chciałbym powiedzieć, że teraz ta sesja nie będzie taka długa i tak jestem pełen podziwu, że tak cierpliwie siedzieliście, słuchaliście. A dzisiaj i teraz chciałbym zgodnie z życzeniem inicjatora tej konferencji, chciałbym powiedzieć coś niecoś na temat wędrowców międzyzborowych. Wędrowcy międzyzborowi, czy wolne elektrony, jak się to nazywa. U nas to się mówiło, dusza się błąka, nie? To takie wyrażenia w każdym razie odzwierciedlają takie grupy ludzi, którzy nigdzie się nie mogą zadomowić. Ja rozróżniłem to, tak sobie to tylko w konspekcie opracowałem, trzy grupy tych wędrowców. Jedni to są szukający, nienawróceni, pragnący. Oni szukają i chodzą od zboru do zboru. Druga grupa to są ci nawróceni, ale oni się nawrócili, no, czy się narodzili na nowo, to można o tym mówić. Nie przyjęli chrztu wiary, nie mam względem zboru żadnego zobowiązania. Są takie luźne osoby, które sobie chodzą. A potem są jeszcze i tacy, którzy są nawróceni i ochrzczeni i też tak chodzą. Nie? I tymi trzema grupami chciałbym się zająć w tej popołudniowej usłudze. Szukający, nienawróceni, pragnący. My wiemy, że człowiek, dopóki Bóg w sercu nie zamieszka, nie wypełni tej próżni, tego wakum, jak to niektórzy mówią, to ciągle jest w poszukiwaniu. I my wiemy, że my tym, którzy poszukują, którzy są pragnący, my musimy wyjść naprzeciw. To jest nasze zadanie. Myśmy o tym mówili. I my jesteśmy do tego powołani jako dzieci Boże. I tu chciałbym powiedzieć, że nikt nie jest taki, który by nie potrafił usłużyć. Nawet w najzwyklejszy sposób można usłużyć. Taki jeden brat był starszy na terenie Dolnego Śląska. Miał taki dar, że on do każdego potrafił podejść i każdemu usłużyć. I no tak się zdarzyło, on był już wdowcem, mieszkał z córką, zięciem. On był takim stróżem w fabryce, ale koło płotu chodził, bo na portierni to on był za słabo piszący i Biblię czytał drukowane. Ale miał taki zwyczaj, że kto do jego domu przyszedł, to każdy mu zaświadczył. I córka jakkolwiek go, no chodziła do szkółki, jak była, ale wyszła za mąż, za niewierzącego człowieka i mówi, ten nasz stary to ma takie ucho, że jak tylko ktoś przyjdzie, to już z piętra schodzi na dół, siada, usłuży, coś powie i idzie. To ich sprawiało nawet kłopot. A ten brat to był taki obdarowany, ja pełen podziwu byłem, bo on no, z kolei przyszło też małżeństwo, tacy równi wiekiem, co do jego córki i zięcia. No i siedzą i oczywiście on przychodzi i sobie siada przy stole i zaczyna świadczyć o Jezusie. No, córka musiała tolerować, no, to, bo to ojciec i tak dalej. No słuchamy i ten gość mówi do tego starszego brata. Panie, wie pan co? Ja żyję jak to zwierzę, nic nie wierzę. Tak pan mówi, wie pan co, to niech mi pan to napisze. No i córka mu dała kawałek papieru i on napisał, żyję jak to zwierzę, w nic nie wierzę. No i jeden daje to córce, mówi, przeczytaj, bo to on, żeby to dokładnie przeczytał. No przeczytał, żyję jak to zwierzę, nic nie wierzę. I on teraz włożył tą szczerbinę, wkłada do kieszeni, wychodzi. Panie, co pan z tym robi? No ja to potrzebuję. Panie, na co to panu jest? Ja to potrzebuję. Pójdzie pan z tym do naszego księdza? Nie. To na co to panu potrzebne? O, wie pan, jak ja zostanę odwołany do wieczności i stanę przed tronem mojego pana, to się mnie on zapyta, czy temu panu Kowalskiemu zaświadczyłeś? A ja mu powiem, tak, zaświadczyłem, nawet mam dowód na piśmie, żeby powiedzieć, że ten człowiek się nie mógł
nie mógł się znaleźć, on nie mógł, cały wieczór mu to popsuło, a ten brat mu tak bardzo spokojnie to powiedział i mogę powiedzieć, że są ludzie tacy obdarowani, że w każdej okoliczności potrafi zaświadczyć. Drugie, pragnącemu, nie wszyscy są pragnący, ale świadczyć trzeba. Dwóch braci, i może jednego z nich znałeś, to z Warszawy, jeden się nazywał Pręgowski i on też miał taki jakiś dar, że zawsze świadczył. I kiedy jechał z Lublina z drugim bratem i weszło trzech księży. Jeden miał koloratkę już tą fioletową, a więc biskup i dwóch księży. Nie, ci księża zwykli obok biskupa to nie mają nic do powiedzenia. I ten brat mówi do tego drugiego, ty módl się teraz, bo my musimy mu zaświadczyć. Nie? No, ten mówi, ja się modlę, ale gdzie do biskupa jeszcze? I on, biskup zanim zacznie rozmawiać, to tą rękę wyciągnie i tam jest ten sygnet, trzeba tą relikwią pocałować. I tak jest, nie? A tu my mamy mu świadczyć, a ten brat, módl się. No i za chwilkę ten brat już jedzie, zaczyna i mówi, ekscelencjo, chciałem coś zapytać. Ten brat mi mówi, ten co to powiedział, wiesz, ja nie wiedziałem, czy się ekscelencjo taki odtytułuje, ale mówi, ekscelencjo, ja czytam Biblię i znalazłem w Biblii błąd. I to była Biblia księdza Wójka, to tłumaczenie, no i no, żeby sprawdzić błąd, to ja sobie kupiłem Biblię tysiąclecia. I znalazłem ten sam błąd. Co ja teraz mam robić? Ja poszedłem jeszcze na Nowy Świat i kupiłem tam w tej księgarni Towarzystwa Biblijnego Biblię, tą protestancką i ten sam błąd tam był. A ten biskup się tak zerwał i mówi, jaki błąd, panie? On mówi, w żadnej z tych Biblii nie było napisane Matka Boska. Wszędzie pisze Matka Pana Jezusa. A ten biskup się tak na niego patrzy i mówi, wie pan co? Gdybyśmy mieli ludziom prawdę powiedzieć, pan, ja bym nie był biskupem. To był wykładowca z Akademii Teologicznej Katolickiej z Warszawy. I godzinę ten brat świadczył o Jezusie. Chciałbym powiedzieć, że niektórzy ludzie mają specjalny taki dar, żeby podejść do tych szukających. Ale to naprawdę nie każdy ma taki dar, nie? Ale jeśli ktoś taki dar ma, to go trzeba wykorzystać. Można różnymi sposobami podejść, ale chciałbym powiedzieć, że tym szukającym trzeba wskazywać drogę do Jezusa. To jest nasze zadanie. I my musimy być tacy, którzy są otwarci na Słowo Boże, które my mamy przekazać. I my mamy też być czuli, uczuleni na to, co Duch Święty nam mówi. Ja to chyba w Palowicach mówię, być może. Jeden brat, to nie tak dawno to miało miejsce, w zborze, to w Niemczech, w północno-zachodnich Niemczech, przyszła do pastora zboru taka dziewczyna, no niespełna rok chodziła na nabożeństwo i mówi do pastora, że to była niedziela, mówi, że obudziłam się w nocy i Duch Święty mi powiedział, ty wstaniesz na nabożeństwie i powiesz, Pan Bóg ciebie kocha takim, jakim jesteś i zna twój problem. Co ja sobie mam zrobić? No i ona tak to powiedziała do pastora. On mówił, skoro tak ci powiedział, to jak będzie śpiew, będzie modlitwa, przeczyta się wstępne słowo, to ty wstaniesz i powiesz. No, taka dziewczynka, 19 lat, nie? No i tak jak pastor powiedział, ona to zrobiła. Chciałbym powiedzieć jedno, że się nic nie stało. Każdy z nas wie i może powiedzieć, Pan Bóg mnie kocha takim, jaki jest i zna mój problem, prawda? Na pewno. I nic się nie stało, ona usiadła, posłuszna była. Po nabożeństwie przychodzi do kancelarii zborowej mężczyzna 50-letni i mówi tak, proszę pana, nigdy do kościoła nie chodziłem. Jestem człowiekiem załamanym, bo po 25 latach pożycia małżeńskiego moja żona odeszła z innym mężczyzną, zostawiła mnie samego. Mnie nie kocha, nic ze mną nie chce mieć. I na domiar jeszcze tego wszystkiego, praca w
firma, w której byłem, to została wykupiona przez kogoś tam innego. Ja zostałem bez pracy. I dla mnie życie już nie przedstawia żadnej wartości. I miałem plan taki, że dzisiaj wieczorem sobie odbiorę życie. Ale jeszcze tak szedłem ulicą, mówił, gdyby mi ktoś powiedział, że mnie kocha, to ja zmienię decyzję. Chciałbym powiedzieć, to było poselstwo dla niego. Ten człowiek dożył zbawienia. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że my mamy słuchać, co Duch mówi zborom, ale co Duch mówi tobie i mnie. Ja byłem poruszony jako chłopak takim świadectwem, które opowiadał brat Wojnar w Niemczech, miało miejsce, to jeden kaznodzieja, sługa Boży, nocował w jednej miejscowości, bo nie miał połączenia kolejowego i przyszedł do hotelu z prośbą o nocleg i było miejsce, owszem, w pokoju dwuosobowym, wszystko inne zajęte było i portier, ten recepcjonista się go pyta, czy pan na to reflektuje. On mówi, no tak. I wtem usłyszał ten głos, a temu, który jest w pokoju, zaświadczysz o Jezusie, o zbawieniu. I to było tak wyraźne, że on aż tak drgnął, tak do niego powiedział. Nie? Kiedy wyszedł do pokoju, przywitał się z tym panem, z tym pełnym zamiarem, żeby mu zaświadczyć o Jezusie. No ale ten człowiek był taki jakiś dziwny, raz siedział na łóżku, raz na krześle, to znowu wyglądał do okna. I ten brat mówi, no jakiś taki niezrównoważony człowiek, też był zmęczony, położył się i zasnął, ale nie spał długo, obudził go huk pistoletu. Ten człowiek sobie odebrał życie. Chciałbym powiedzieć jedno, ten brat krzyczał do Boga, Boże, to nie był przypadek, że ja się tam znalazłem, nie? Ja mu miałem zaświadczyć, tak? To była też biedna dusza, nie? I tu chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Jeśli ktoś szuka, my musimy zważać na Boży głos. Bardzo często słyszymy takie, żeby nie rzucać pereł przed świnie. Tak, jest to napisane, ale my musimy wiedzieć i być kierowani przez Ducha Bożego, kiedy, komu mamy zaświadczyć. Jeśli są tacy, którzy do zboru przychodzą, na pewno w każdym zborze są tacy, przychodzi raz i drugi i znów się dowiedział, że ktoś tam będzie, jeszcze raz przyjdzie, wypada do tego człowieka podejść. Jeden ewangelista Kanady opowiadał tak, jeśli my się wstydzimy do kogoś podejść, żeby nas nie wyśmiał, to znaczy, że my jesteśmy pyszni. Żeby nas nie spotkał jaki afront, to lepiej nie powiedzieć. Ja się przeraziłem, jak on to powiedział, że my, żeby nas ktoś nie odrzucił, to wolimy nie powiedzieć. Więc my jesteśmy dla tych szukających, to my jesteśmy tymi, którzy mają przekazać. I takimi my się mamy interesować. I każdy z nas, pastor, bracia, siostry, zauważają tych wędrowników, którzy przychodzą, ale nic nie dożywają i odchodzą, żeby im wyjść naprzeciw. Druga grupa, o której chciałbym powiedzieć, to są nawróceni, ale bez chrztu wiary. To są tacy, takie, no chciałbym powiedzieć, coś przeżyli, ale takie luzaki, oni tak sobie chodzą. Nie? Kiedyś miałem taki telefon do domu, jacyś charyzmatycy z Dolnego Śląska dzwonili. My byśmy chcieli przyjść do brata, tak mówią, bo chcemy porozmawiać. No ja, charyzmatyków z Dolnego Śląska i sam do zboru nie, tylko do domu, ja mówię, ja raczej nie przyjmuję takich, nie? Ale potem akurat tak było, że krótki czas po tym miałem być na Dolnym Śląsku na ewangelizacji i mówię do niej, ale wiecie co, ja będę tam, a tam, tam będzie nabożeństwo ewangelizacyjne 3 dni, ja tam mam usługiwać, może się tam spotkamy. I rzeczywiście oni przyszli, byli jeden dzień, drugi, trzeci, nic nie mówili. W końcu w niedzielę, było ich tam 15 czy 16, chcieli prosić o rozmowę. Pastor zboru, młody, no pomieszczenie, poszliśmy i ten pastor i ja siedzieliśmy razem z tymi i pytam, no co was prowadzę, jaki macie problem? No i oni opowiadają, że oni są charyzmatykami, że czytają Słowo Boże,
że są wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym, ale mają taki podstawowy problem, bo oni się zbierają w salach przykościelnych i mają się jakoś zdecydować, no bo oni między innymi to, co też mówili, że czytają Słowo Boże, no i wieczerzę pańską odprawiają we własnym gronie z chlebem i winem, a to Kościół no, na to nie zezwala. Nie? No i oni tak, kiedy to powiedzieli, więc ja się pytam tak, znacie Słowo Boże? Tak. Czytacie Słowo Boże? Czytamy Słowo Boże. Modlicie się? Modlimy się. Modlimy się w językach? Aha. A jesteście posłuszni Bożemu Słowu? Tak. Ja mówię, a przyjęliście chrzest wiary? No, każdy z nas jest ochrzczony. Ale ja się pytam, czyście przyjęli chrzest wiary po waszym nawróceniu? A nie, no to ja mówię, no ale jest napisane, kto uwierzy, a ochrzci się, Marek 16, 16. A wyście nie są ochrzczeni? To my będziemy się modlić, żeby nam Duch Święty objawił, czy się mamy ochrzcić. Padają na kolana, ręce do góry. No ja, jak zaczęli się modlić, to nic nie rozumiałem. W każdym razie ja tak stoję chwilę, ten młody pastor tak na mnie patrzy, no i co teraz? No oni, no oni krzyczą, tak no 15 czy 16 ich było. I ja w końcu mówię, przyjaciele, przerwijcie, usiądźcie. Ja mówię, mówiliście, że słuchacie, że czytacie Słowo Boże. Słowo Boże wyraźnie mówi, kto uwierzy, a ochrzci się. Nie mówi, kto będzie pokropiony, a potem uwierzy. Przeszkusicie Ducha Świętego, żeby wam mówił to, co jest tu wyraźnie napisane, a to jest tylko kwestia posłuszeństwa. To jest następny krok, który należy wykonać. A to by nas wyrzucili z Kościoła. A no tak, to wy się chcecie... Tu się trzymać Słowa Bożego, ale tutaj już nie, bo wam rozchodzi się o to, żeby być widziany i tak dalej, nie? Było nam bardzo przykro, bośmy się rozeszli. Oni mówili, nie, to nie. I do tego pastora parę razy przyszli, a potem już więcej się nie pokazali. Ale my jesteśmy zobowiązani do wskazania tego, czego nas Boże Słowo uczy. I tu nie ma kompromisu. Chciałbym powiedzieć, jest taka zasada, którą powiedział w swoim czasie Aureliusz Augustyn. W tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. I ja, jak na ten temat kiedyś usługiwałem, bo sobie zażyczyła taka grupa, żeby powiedzieć im, co można po nawróceniu, po dożyciu zbawienia, jeszcze zatrzymać Kościoła katolickiego, bo to byli katolicy, to były takie w czasy rodzinne, małżeństwa mieszane, nawróceni, nienawróceni i taki, ja tam usługiwałem na inny temat, ale zażądali sobie i ja wziąłem te słowa, które powiedział Aureliusz Augustyn, 356 do 420 chyba tak żył w tym czasie. Ja mówię, w tym co konieczne jedność. Są pewne rzeczy, od których my odstąpić nie możemy. Ja nie dyskutuję, czy ty masz mi takie włosy, czy takie, czy to, czy tamto. To są sprawy drugorzędne. Ale są pewne rzeczy, gdzie nie ma kompromisu. I myśmy zaczęli czytać Słowo Boże, nie? I ja wziąłem Słowo Boże, każdy miał obecny Słowo Boże i zacząłem od tego, że całe Pismo Święte jest od Boga natchnione i wszyscy to przeczytali. Zgadzamy się z tym, czy praktykujący, czy ochrzczony, czy wierzący, czy no z nominalnego kościoła. Wszyscy to przeczytali. Zgadzamy się z tym? Zgadzamy. Wszyscy powiedzieli tak. Dobrze, to teraz idziemy dalej. I wziąłem następne miejsce Słowa Bożego. Nikogo nie nazywacie Ojcem, bo jeden jest Ojciec Wasz Niebieski. Wszyscy przeczytali? Jest napisane? Jest. No i co teraz? No Ojciec Święty i tak dalej. No nie, tu jest napisane, tylko jest jeden Ojciec, nie? I myśmy tak przeszli, że po dwóch godzinach to już był płacz, bo mówili, że nas tak za ono zwodzili i tak dalej. Ja tu chciałbym jedno powiedzieć. My w naszym zwiastowaniu musimy wskazywać tylko i wyłącznie na Boże Słowo. My musimy mieć potwierdzenie tego, co mówimy
w Bożym Słowie. Nie jakieś dodatki, jakieś tam, jak to się różnie teraz nazywa, parafrazować. W Słowie Bożym nie ma parafrazowania. My musimy mówić to, co jest w Słowie Bożym napisane. A więc ci, którzy są nawróceni, a nie przeżyli chrztu wiary, oni nie są związani ze zborem, oni sobie tak luźno chodzą. I od takich ludzi nie można nic oczekiwać. Tak? A jeśli my kogoś dopuszczamy do chrztu wiary, za to odpowiadają bracia, ci, którzy decydują w zborze, to my od razu musimy powiedzieć, ale teraz ty masz pewne zobowiązanie. A tu chciałbym też powiedzieć, i my też mamy pewne zobowiązanie, bo jeśli się ktoś raz ochrzci, to my mamy prawo do niego iść i powiedzieć, jak go chcę odwiedzić, jak żyjesz, co się z tobą dzieje. I to nie jest takie odwiedziny, że no jak mnie zaprosisz i tak dalej. Nie, przychodzimy, ja mam prawo. Żyjesz? Nie. I my takimi osobami mamy się opiekować. To jest bardzo istotne. I dlatego to posłuszeństwo Bożemu Słowu to powinno dominować we wszystkich dziedzinach naszej usługi. I teraz chciałbym może do tej takiej najluźniejszej grupy, ja ich nazwałem wolne elektrony, u nas co się mówiło, dusza się błąka, to chciałbym powiedzieć, że takie osoby są. I one chodzą od zboru do zboru. I to są osoby, które nie mają pokoju. Nie mają pokoju. I one się tak błąkają. I chciałbym powiedzieć jedna rzecz, którą my sobie musimy też niestety wziąć na swoje barki, to jest brak prawidłowego nauczania. Jeśli my już taki przed chrztem wiary, no my nie pouczamy, nie prowadzimy we właściwy sposób, to są te skutki różne. Ja taki przykład tylko powiem, w jednym zborze usługiwałem, to była tam cały cykl wykładów na temat tych różnych praktyk wschodnich i tak dalej. I tam był chłopak taki, który ćwiczył karate. I ja, on też prosił o modlitwę i pytam się, a coś ty zrobił z tym twoim kimono, z tym twoim mundurem? A ja to używam jako piżamę, a teraz jak będzie chrzest, to jest białe, ja w tym chcę być ochrzczony. Ja się patrzy na pastora, ty jak ty tu, no takiego przygotować do chrztu, no coś dla mnie nie tak, nie? No, tam było więcej osób, które prosiły o modlitwę i taka dziewczyna, 19-20 lat, oni się znali z tymi młodymi, ty mówi, ona prosiła, żeby chciała powiedzieć krótko świadectwo, mówi, ty sobie z tym nie igraj, mówi, mój kuzyn też ćwiczył karate i po tym przyjął chrzest wiary. No i w niedzielę był chrzest, a we wtorek on się ubiera w to kimono i coś mu się stało, że stracił świadomość i padł na ziemię. No, może pół godziny leżał, przyszedł do siebie. No to dzisiaj już nie będę ćwiczył. Ale za dwa dni znowu ubiera to kimono i jak nim uderzyło ścianę, to aż boleśnie, że się zemdlał z bólu. I mówi, ty sobie nie igraj z tym. Ja mówię do pastora, posłuchaj, ale wiesz, na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Jeśli my zaczynamy nowe życie, to nie ma tam chodzenia do tego, co jest stare, bo jeśli nas Chrystus wyswobodzi, to żadne te dotychczasowe zobowiązania, bo oni tam różne inicjacje przechodzą i tak dalej, z tym koniec, bezwzględny, nie ma żadnego kompromisu. I chciałbym powiedzieć, takie osoby, które nie położyły, nie zostawiły tego wszystkiego, one są pełne niepokoju. I tu można zauważyć ten brak prawidłowej usługi duszpasterskiej. My musimy zwracać uwagę na te dziedziny, które nawet nie są takie popularne w usłudze. Jak się zapytamy, no co ty robisz, gdzie ty chodzisz? No wiem, że już są takie zbory, to no, szczęśliwie nie w Polsce, to za granicą, że chrześcijańskie karate ćwiczą, żeby
żeby młodzież Jatwę w jakiś sposób przyciągnąć, tak? Chrześcijańskie karate. Byłem przerażony, nie? W jednym zborze byłem, to tam byłem też przy okazji poproszony na radę brać i tam też dawał sprawozdanie jeden brat, który opiekuje się drużyną siatkówki i piłki nożnej. No i no, dość duży zbór, więc był ten manszat, to znaczy ta grupa była taka, że no, mogli ze sobą grać. Ja się pytam, to są wierzący? No nie, no to są z rodzin wierzący, no też tacy przychodzą. Ja mówię, no ale to jest nadzieja. A ten bratek na mnie patrzy, wiesz, bracie, ja już to parę lat, ale jeszcze się nikt nie nawrócił przy tej piłce. My musimy też wiedzieć, co można, co nie można. Czym my możemy pozyskać. Ja się cieszę, jak młodzi ludzie są w zborze, bo to jest dowód, że zbór żyje, że następna generacja się wykształtowuje, bo to jest nasza przyszłość. I jak są tylko same stare dziadki w zborze, no to tak ci młodzi patrzą, no do tych emerytów, no ci, co już tak niewiele mają, no to ci sobie dobrze, że tam się zbierają koło Słowa Bożego. Ale jak jest młodzież, są wszystkie generacje reprezentowane, to jest zupełnie inaczej. Chciałbym powiedzieć, że te osoby, które tak bardzo biegają, szukają, to są czymś zanieczyszczone, brakuje im pokoju. Ja bym przeczytał Psalm 92, 14 i 15 wiersz. To jest takie miejsce, które gdy się przygotowywałem, to mi tak przyszło. Psalm 92. To jest takie znane miejsce. 14, 15 wiersz. Wszczepieni w domu pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną. Nawet i w sędziwości przyniosą owoc, czerstwymi i zielonymi będąc. Wszczepieni w domu pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną. Jako chłopak dosyć lubiłem szczepić i oczkować różne drzewa i bzy, kwiaty, różne krzewy i nauczyłem się to od mojego ojca i mojego wujka, ale mi się to raz przyjęło, a dwa razy nie. I tak się zastanawiam, a mój tato mi mówi tak, widocznie z tymi twoimi brudnymi łapami tam po tym, co się styka, że się dotknął i to się nie przyjęło, bo to, tu i ówdzie się coś przyjęło, nie? No a jak ja to tak obciąłem, nie? Żeby tak dopasować, to jeszcze tak trochę rękami i ten brud, to nieczyste między to, co się stykało, weszło i już z tego nic nie było. I ja to odnoszę tak do duchowego życia. Ty się uśmiechasz, bośmy już podobny temat mieli. Ja chciałbym powiedzieć jedno. Jeśli między mną i zborem jest jakiś niewyznany grzech, to może być zupełnie niewidoczny grzech, ale niewyznany grzech, to będzie taką przeszkodą, że ja nie mogę przylgnąć do tego zboru. Nie wiem, czy się z tym będziecie zgadzać, ale ja bym powiedział, że nic nas od Boga nie oddzieli, a tylko grzech. Tak? I to może być niewidoczny, jakiś niewyznany grzech. I mi się podobała ta książka, która była w swoim czasie wydana jeszcze w Zjednoczonym Kościele, Bóg wśród Zulusów, nie wiem, czy tą książkę znacie. I tam w tej książce jest napisane, jak tam zaczęli pracować wśród tych Zulusów, Stegenowie, ci bracia, że każdy, kto chciał oddać swoje życie Jezusowi, to przechodził tak jakby spowiedź, ale ja nie mówię o takim konfesjonale tradycyjnym, ale były mu stawiane pytania, czy to ty masz, czy z tym miałeś do czynienia, żeby z tego wszystkiego być uwolnionym. I to było trzeba wyznać. Tam jest taki szereg przypadków takich, gdzie te osoby wszystko zostawiły, a jeden wypadek jest tam opisany, że jakaś tam kobieta miała taką czarną skrzyneczkę i tam były takie pamiątki rodzinne, a oni, jak wiadomo, praktykowali najróżniejsze tam te praktyki jako czarownicy i ona mówi, że ona tego nie odda. I to było jej zgubą, tak? Bo ona powiedziała, że tego nie odda. W jednym zborze na terenie naszego kraju spotkałem się z tym, że pastor, zanim dopuszczał kogoś do chrztu wiary,
to miał na formacie A4 z dwóch stron cały szereg pytań. Tych pytań chyba było ze 60. I ten arkusz się dostawało i co najmniej 2 tygodnie potem była rozmowa. Jeśli chodziło to o siostrę, to zawsze była też taka starsza niewiasta, najczęściej żona pastora. Więc pastor to zaprowadził i tam był szereg pytań takich, no nawet niektóre można by powiedzieć kłopotliwe i na to było trzeba powiedzieć tak lub nie. Dopiero potem pastor dopuszczał i rada do chrztu. Ja się go pytam, ty dlaczego to tak robisz? Mówi, wiesz, bracie, ja ci jedną rzecz powiem. Do naszego zboru przyszła z jedną siostrą kobieta, która była chora, schizofrenia. Lekarze rozłożyli ręce, no wypadek beznadziejny. Mężatka, 2 dzieci, pożoni ludzie, no tak jak to. I lekarze powiedzieli, że tu już nie ma pomocy. I ta siostra swoją sąsiadkę przyprowadziła do zboru. I w zborze się o nią modlono. I ta niewiasta została naprawdę uzdrowiona. Wszystkie objawy schizofrenii minęły. Chwała Bogu, przychodziła do zboru, ponieważ to tu było na terenie Górnego Śląska, więc mąż nawet wyjechał tam na Saksy, tam, żeby coś zarobić. Nie? No bo no, żona wszystko w porządku. Przedtem była sytuacja no, tragiczna. Nie? No, ten mąż nie wiedział, co zrobić. No, żona nieuleczalnie chora, 2 dzieci, 12-14 lat. I był tam na tych robotach ten brat. I po pewnym czasie te objawy się znowu pojawiły u tej siostry. Pojawiły się. No i teraz raz przychodzi ten pastor z bratem, drugi raz i trzeci raz modlą się, no ale nic się nie zmienia, coraz gorzej. W końcu ten pastor mówi, jeszcze raz poszedł. Mówi do tej niewiasty tak, coś ty zrobiła, bo Pan jak uzdrawia, to uzdrawia doskonale. Tyś coś zrobiła takiego, że to wróciło. Powiedz, coś ty zrobiła, tak już no. Trochę może i niedelikatnie, zdecydowanie. Ona wtedy mówi tak, moja sąsiadka mi tak doradziła, żeby się to na mnie nie wróciło, żebym wzięła 2 szkaplerzyki, takie medaliki i na skórzanym sznurku przywiązała sobie to tutaj na brzuchu. Ten brat mówił, mi mówi, wiesz, ja myślałem, że wyjdę z siebie. My się tu modlimy, my się, no już nie wiemy, jak do Boga wołać. A tutaj taka rzecz, mówi, teraz idź do pokoju obok i zdejmij to wszystko. No ona to zrobiła. Położyła na stole, mówi, a teraz te wszystkie świętości z twojego domu, teraz tu wszystko na stół. No też to poznosiła. Czy to wszystko, a jeszcze od męża, wszystko tu na stół, tu wszystko. Przyłożyli do reklamówki, spora była ta reklamówka i zanieśli to tam, gdzie są szkody górnicze, wrócili, modlili się. Ta niewiasta zrozumiała, ona wyznała, pokutowała z tego, co zrobiła i Pan ją uzdrowił, ona jest dalej zdrowa. I mówi, od tego czasu ja, mówi, czy chcesz, czy nie chcesz, ty mi masz odpowiadać na takie pytania. I tam jest między innymi to. I on mi mówi, on do tego doszedł na podstawie tego i mówi, nie wiedzieliśmy co. No, nikomu na myśl nie przyszło, czy czegoś takiego nie zrobiła. Nie? I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my powiedzieli, bo to był grzech, człowiek, który dożył zbawienia. Teraz na potrzeby diabeł, on jest aktywny, on póki my żyjemy, to on do każdego jakoś tam chcę podejść różnymi sposobami, a wiadomo, że zdrowie to jest zdrowie i za zdrowie to człowiek by nie wiadomo co zrobił. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jeśli się ktoś nie może tak zadomowić, nie może znaleźć miejsca, a już przyjął chrzest wiary, to znaczy, że jest jakiś grzech, coś stoi na przeszkodzie, coś konkretnego. I my, chciałbym powiedzieć, musimy prosić o
od Pana, żeby Pan nam wskazał, co jest tym powodem. Tu jest ten brak poznania czy rozeznania, to jest tak bardzo istotne, żebyśmy my to zauważyli, żeby nam to Pan powiedział. Nieraz trzeba się modlić o to, poprosić kogoś drugiego, żeby nam Pan wskazał, dlaczego tak się dzieje. Bo my jesteśmy sami. Pan Jezus, gdy wysyłał uczniów, zawsze wysyłał po dwóch. Jeśli jakiś problem jest, to jest bardzo dobrze. Jeden rozmawia z tą osobą, a drugi się modli. I można się tak wzajemnie uzupełniać. I wtedy Pan pokazuje. I chciałbym powiedzieć, że ci, którzy tak chodzą od zboru do zboru, a znam niestety tacy są, to mówią, że oni szukają idealnego, jakiegoś lepszego zboru. Takiego, no wprost idealnego, no, żeby wszystko było naj. Ja najczęściej takim ludziom mówię, wiesz, jakbyś taki zbór znalazł, czy taki zbór, to byś tam nie pasował, bo ty tam nie jesteś naj i ty byś się tam nie zmieścił, nie? Tak trzeba powiedzieć. Apostoł Paweł mówił, nie iżbym już uchwycił, ale ścigam. I gdy my czytamy, niedawno miałem z jednym człowiekiem też wierzącym bratem, no ten zbór jest taki. Ja mówię, posłuchaj, w liście do Koryntów jest napisane na wstępie świętym, którzy są w Koryncie, a tam były takie rzeczy, że nawet wśród pogan nie były mianowane. A czy apostoł Paweł mówił, ty wyjdź z tego zboru? Nie, żeby rozchodzi się o to, żeby ten zbór został oczyszczony. A my, no może w tym zborze, może w tym, ja znam takich, co pozaliczali wszystkie zbory, które są w mieście i jeszcze nie znaleźli miejsca. Potem może znajdą sobie jakiegoś takiego drugiego i zaczną się wielce modlić jako takie osoby super. I my musimy na to zwracać uwagę i powiedzieć o tym, że jeśli nie może sobie znaleźć, to nie ma pokoju. To znaczy jest jakiś grzech za tym. I chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć, że ci, którzy tak chodzą od zboru do zboru, są takimi podróżnikami, to oni nie mają pewności zbawienia. Bardzo często oni coś przeżyli, nawet przyjęli chrzest wiary. Ale chciałbym powiedzieć, tak jak jest w tym znanym, bardzo znanym, dobrze nam ósmym rozdziale listu do Rzymian jest napisane, ci, którzy Duchem Bożym prowadzeni są, ci są synami Bożymi. Ci, którzy są synami Bożymi, oni są Duchem Bożym prowadzeni, a ten Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy są dziećmi. A jeśli mam to poświadczenie, to ja zupełnie inaczej chodzę, inaczej żyję, inaczej postępuję. I dlatego, jeśli taka osoba, która tak bardzo podróżuje, tak chodzi i ciągle czegoś szuka, a przede wszystkim szuka wad, po co? Wad u innych, żeby siebie usprawiedliwić. O, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, tak? Prawda? A w tym się siebie zakrywa. I ci, którzy tak bardzo biegają, to oni biegają, szukają, ale nigdy nie znajdą czasu, żeby zastanowić się nad samym sobą. I to są niebezpieczne przypadki. I z takimi osobami trzeba rozmawiać, trzeba się modlić i wskazać im całkiem po prostu. Jeśli ktoś nie ma tej pewności zbawienia, to musimy wskazać, chcesz, to będziemy się o to modlić. Ale jeśli masz jakąś przeszkodę, to my się będziemy modlić, ale ty musisz wyznać i uregulować sprawę. Bardzo często są tacy, którzy się w międzyczasie czymś zanieczyścili i oni się zanieczyścili i coś w zborze nie pasuje. W zborze w Przemyślu brat jest taki Edward Osieczko, on jest taki dosyć, no, przyjaźnimy się, on jest taki dość radykalny i tam taka historia zaszła, jak się ta granica otworzyła, że wierzący zaczęli przywozić do, no, na handel spirytus i papierosy. No, a ponieważ wierzący, a to był czas, że żeby do Polski przyjechać, to musiał mieć zaproszenie od kogoś, no to wierzący od wierzących i przywożą całe transporterki, te 25 butelek w jednej skrzynce i sprzedają to. I ten brat mówi, chwileczkę, ale co wy to robicie?
No nie, jest taka koniunktura, my chcemy zarobić. Nie ma wstępu do zboru, koniec. Bardzo zdziwieni. Mówi, są pewne rzeczy, których nie można, nie? Jeśli ktoś na przykład prowadzi jakiś niewłaściwy handel, czymś handluje, co jest nieprawidłowe, on się w zborze nie zmieści. I kiedy byłem jeszcze no, w młodzieży, to już są, to były lata powojenne, akurat ta młodzież była starsza, bo już byłem po wojsku, ale tam była jedna siostra, na przykład sprzedawała w sklepie, ekspedientka i ona naprawdę była bardzo lubiana, bo tak prędko i ładnie obsługiwała, wierząca. Ale ona mówi, wódka, papierosy, nie, ja tego nie mogę robić. I ona poszła do swojego kierownika i mówi, że ona tego nie może robić. No to w ramach konsumu do magazynu, kartoteka, bez premii. Ale my pewnych rzeczy nie możemy zrobić. A jeśli się pozwoli na to, to się wprowadza grzech. I wtedy się człowiek zanieczyszcza i wtedy po tym, jak mu się zwróci uwagę, no to może w tym zborze się nie zmieści, ale tam może tam spróbuje i też się zaczyna taka podróż. I jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym, to jest taki obowiązek pastora i starszych braci, żeby odwiedzać rodziny wierzące. Jak byłem jeszcze ta generacja moich nauczycieli, którzy już odeszli, to u nas był w zborze wcześniej taka praktyka, że się przyjmowało taką listę, była zrobiona raz na pół roku, każdy dom należy odwiedzić. Ale to nie tak, że jak nas zaproszą i przyjdziemy i tam zastawiony stół, nie. Przychodzimy, jak żyjecie, co potrzebujecie. I to potem się wiele rzeczy okazywało, żeby była ta więź. I często właśnie ci, co tak bardzo biegają, ci, co tak bardzo chodzą w lewo, w prawo, to są osoby, które są zupełnie luźno. Jest obowiązek, no dzisiaj my żyjemy w takim czasie, że wszyscy chorują na brak czasu, nie? Dzisiaj nie ma czasu iść pieszo na gdzieś tam tego, bo jakby nie było dojazdu, no to ja w ogóle nie przyjdę na nabożeństwo. Dzisiaj są inne czasy, ale kiedyś było trzeba chodzić, dużo czasu spędzać, ale na tym to nie było problemem. A dzisiaj jest problem braku czasu. A chciałbym powiedzieć, odwiedzanie takich osób i utrzymywanie kontaktu ze zborownikami jest bardzo potrzebne. Bo jeśli ktoś przeżywa jakieś trudności, ja na przykład bywałem w Wiśle w Głębcach, tam był przełożony zboru brat Kędzior, no on miał problemy z żołądkiem, on umarł zresztą, miał raka żołądka. Ale długo się męczył i cały czas pracował zawodowo i w niedzielę byliśmy tam często z żoną, z dziećmi tam na parę dni i mówiłem temu bratu, no ale po południu to sobie spoczniecie, by się wymówił o starszym braciom, to sobie spoczniecie. A nie, wiesz co, już 3 tygodnie z tego domu nikogo nie było na nabożeństwie. Ja tam muszę zajść. I on chodził, przychodził. Co się stało? Może potrzeba pomocy. My musimy się angażować i tymi, którzy tak sobie luzem chodzą, to zawsze musimy zadać sobie to pytanie. A może ja w czymś uchybiłem, w mojej usłudze, w moim zachowaniu. Ja muszę iść za tą owcą. To jest tak bardzo ważne, ten obraz, tak jak Pan Jezus mówi, dobry pasterz zostawia 99 i idzie za jedną, nie? A u nas no się ilość liczy. Nie, to nie jest to. Nie ilość, każda pojedyncza dusza. I tutaj chciałbym powiedzieć, że ci, którzy przystąpili do zboru, są ochrzczeni i są członkami zboru. W naszych społecznościach się, nie wiem, czy tutaj to też jest, ale się tak praktykuje, że jak przyjmujesz chrzest, to od razu deklarację, że przystępujesz do tego zboru. U nas była taka praktyka zapowiedziana, że każdy chrzci się we własnym zborze. Bo ktoś się tam ochrzcił nie wiadomo gdzie i przyszedł albo w ogóle się nie przyznał. Nie. Pastor pilnuje tego, który się ochrzcił i to jest nasza owieczka.
to było prawidłowe, bośmy spotykali takie przypadki, to jeszcze było w ZKR, jakbyśmy byli, że były obozy młodzieżowe i na tym obozie się chrzciło, no i chwała Panu się tylu ochrzciło, nie? Nie, a te osoby w ogóle się nie zgłosiły, że przeżyły chrzest, tak? I potem nie było na nich ani kontroli, nie było o tym wszystkim wiadomo, więc ja chciałbym powiedzieć jedno, jest taki obowiązek i dla nas, ja uważam, że to jest prawidłowe, jeśli ktoś się nawróci, ktoś narodzi się na nowo, przyjmie chrzest wiary, to wtedy zbór go prowadzi i musi być praktykowana ta karność zborowa. Dzisiaj to też jest różnie w zborach, ale kiedyś było tak, że jeśli ktoś się naraził, to było praktykowane w ten sposób. O, z tobą jest coś niedobrze, na pół roku nie możesz przystępować do wieczerzy pańskiej, aż się to ureguluje. No różne były te, nie możesz śpiewać w chórze, nie możesz uczyć na przykład w szkółce niedzielnej, były jakieś sankcje. No dzisiaj się tego nie robi, ale ja uważam, że karność w zborze musi być. Jeśli tego się nauczy członków i to się wprowadza, to oni też tak nie chodzą luzem. Jak u nas było tak w Cieszynie naprawdę, jak trzy razy by nie był na nabożeństwie, to znaczy nie było tak, że ja nie mogę iść do innego zboru, ale podchodził któryś ze starszych, no ty, ale co się z tobą dzieje? No i trzeba było, no byłem tam, a tam, a to dobrze, w porządku. No ale ile razy było tak, że jakiś mecz, no różnie tak było, to wtedy było to napomnienie, więc nawrócenie i nawróceni, ochrzczeni, chodzący luźno, to bardzo często jest część winy tych braci, którzy usługują. Może brakuje właściwej usługi. To jest też bardzo, to też może być powodem, ale można rozeznać, czy ktoś chodzi, biega za sensacją, czy brakuje usługi. Jeśli brakuje usługi, Spurgeon powiedział w ten sposób, że jeśli my głosimy, a ludzie tego nie przyjmują, to my musimy, kaznodzieje, zacząć od tego pytania, jak ja głoszę, skoro to nie jest akceptowane. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, czy nie. A więc, tak już kończąc, te trzy grupy, szukający, nienawróceni, tym mamy wyjść naprzeciw. Nawróceni bez chrztu wiary, my mamy wskazać na ten biblijny porządek, żeby się temu, żeby byli posłuszni Bożemu Słowu. A jeśli są nawróceni i ochrzczeni, to my mamy do nich prawo też. My możemy z nimi rozmawiać, bo on już jest dzieckiem Bożym, on jest członkiem naszego zboru. A jeśli jest członkiem, to jest społeczność, gdzie musi być i pewna karność. Ja chciałbym powiedzieć jedno, w pierwszym zborze, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest napisane, ta cała historia z Ananiaszem i Safirą, to wiecie, oni nikomu nic nie wzięli, ale oni tylko Ducha Świętego okłamali. I my nie czytamy, żeby tam w zborze założyli żałobę po nich, jak wynieśli, pogrzebali, bo zresztą w tym czasie grzebało się ludzi w ten dzień, kiedy umarli. Nie było żadnej żałoby. I my czytamy, że strach przyszedł na wszystkich, którzy to słyszeli, bo tam się grzech nie odstoi. I można by powiedzieć, że no, od takiego zboru to z daleka, no bo tam mogą nas nie wynieść, nie? Można by tak powiedzieć. I tu, ja już tego nie będę czytał, tylko wymienię, jest powiedziane, że strach padł na wszystkich, którzy to słyszeli. Ale Pan przydawał na co dzień. I tak się zapytam, czy jest to możliwe? Nieraz się mówi tak, no my grzecznie, żeby się nie obraził, no bo wiadomo. Nie, grzech jest grzechem. A jak my zaczynamy, to po tym się zaczynamy pobłażać, jak jednemu wolno, to i drugiemu. I po tym się zaczynają problemy. Dlatego ten wzorzec pierwszego zboru niech by też nam był takim przykładem, że grzech nie może się ostać w zgromadzeniu dzieci Bożych. Grzech się nie może
ostać w zgromadzeniu dzieci Bożych. Tylko tak powiem taki jeszcze przykład z tego życia Jerzego Müllera, który prowadził taki duży zakład, zakład Sierociniec. On dostawał dużo różnych ofiar z różnych stron. I on miał taki zwyczaj, jak przyszła poczta, on wszystko spisał, co przyszło, czy przekaz, czy list. On wszystko wypisywał, miał drzwi zamknięte w swoim pokoju, zresztą wiedzieli, że mu nie przeszkadzać. On klękał na kolana i on dosłownie palec, Panie, czy to jest czyste, czy to mogę przyjąć. I tak punkt po punkcie. Ktoś by powiedział, to jest taka mozolna robota, ale on chciałbym powiedzieć, on tak to prowadził i on nie wziął nic nieczystego. Ale Pan się przyznał, a potem było takie pytanie, dlaczego akurat jak on się modli, to Pan przyznaje się na jego modlitwie. Kiedyś już w XVIII wieku on miał w sierocińcu wybudowane centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie na parę, nie? No i była awaria kotła, to było w lutym, mróz, 2000 dzieci i przychodzi ekipa ten kocioł remontować, trzeba 30 godzin. To było obmurze, bo to był kocioł parowy, rozebrać i tak dalej, 30 godzin. Mróz, dzieci, kuchnia, wszystko i teraz mróz, taka pogoda. A on szedł do swojego pokoju i mówi, Panie, Ty widzisz nas, Ty widzisz te dzieci, Ty widzisz naszą potrzebę, a Ty jesteś tym, który się rozkazywał i rozkazuje z wiatrą i pogodzie. On wyszedł po tej modlitwie, a zaczął wiać wiatr i z 8 stopni minus zrobiło się 12 stopni plus, zaczął wiać południowy wiatr, 32 godziny. I teraz takie pytanie, dlaczego Pan wysłucha akurat taką modlitwę? Dlaczego Jego? Ale On bał się, żeby się nie zanieczyścić jakimś, choćby drobiazgiem. On jako ewangelista wysyłał dużo takiej korespondencji, traktatów i zawsze coś pisał. I wysyłał to listem dróg, to była zniżka. I potem naraz przeczytał, bo on jako Niemiec nie znał tych prawideł angielskich, że jeśli jest coś ręcznie pisane, to już nie może być jako druk ze zniżką. I on klęknął na kolana i pisze, Panie, przez tyle lat grzeszyłem z nieświadomości, ale to jest grzech. A ja proszę o przebaczenie i więcej tego robić nie będę. Ktoś by powiedział, no dobrze, to już jest załatwione. Nie. I tu to podaję jako przykład, że grzech jest tylko tym, co nas rozdziela. A jeśli my, zdarzyło się i wyznamy, Panie, przebacz, to Pan przebaczy, wysłucha i wtedy możemy czyste ręce podnosić, a Pan nas usłucha, Pan wysłucha i Pan się przyzna do tego. Dlatego jeszcze raz mówię, jeśli ktoś tak bardzo wędruje, to znaczy, że najczęściej nie ma pokoju, nie ma pewności zbawienia, nie jest też kontrolowany, czy nie jest opiekun, nie ma prawidłowej może opieki duszpasterskiej, jest pełen niepokoju. On szuka, a szukać powinni ci, którzy jeszcze nie znaleźli, ale skoro znaleźli Pana, to mają być przy Panu, trwać i być w tym zborze. Ja dziękuję za to, że tak pilnie słuchaliście i może teraz, jeśli by była możliwość i byłyby jakieś pytania czy uwagi co do usługi, to ja chciałbym też i odpowiadać w miarę moich umiejętności.